że jeśli ma stawiać na jednego zawodnika, który tutaj może wygrać te kwalifikacje, to stawia na Klimowa, zwycięzcę letniej Grand Prix. No zobaczmy, jak to teraz się sprawdzi. Teraz już w ocenianym skoku przez sędziów. Jest fantastyczny skok. Daleko, daleko poza granicę 130 metrów znów frunie Rosjanin. Ale trafił, znakomite warunki, tylko 11 setnych metra na sekundę z tyłu skoczni. Ta odległość 137 metrów, to jest tylko 2 metry bliżej od rekordu skoczni, a więc przeskoczył skocznię Jewgenij Klimow. 132, 130, teraz 137 metrów i no, Żenia Klimow naprawdę w znakomitej formie, utrzymuje tę swoją dobrą dyspozycję z lata. On w tej chwili o 14,3 punktu wyprzedza.